Witajcie, wikingowie. Z tej strony Valencianistas z Abgalery. W dzisiejszym odcinku poświęcimy temat kupowania najemników w Viking Rise. Oprócz tego powiem Wam wspaniałą nowinę dotyczącą gry Viking Rise oraz kampanii Abgalery związanej właśnie z tą grą. Ale po kolei. Zacznijmy od kampanii Abgalery. Jeżeli pamiętacie zeszłomiesięczną kampanię, w której każde 1 euro wydane na pakiety w grze generowało 10% cashbacku w postaci punktów Huawei, to dobra nowina jest taka, że w tym miesiącu AppGallery przedłuża tę kampanię. Także od teraz do końca września 10% z każdego zakupu wraca do Was. Dla tych, którzy nie byli z nami w zeszłym miesiącu, a ściągnęli grę z Google Play, mam dobrą wiadomość. Możecie migrować swoje konto do AppGallery i korzystać ze zniżek, kuponów, dodatkowych kodów do gry oraz oczywiście wspomnianego cashbacku. Aha, byłbym zapomniał. Dla tych, którzy boją się, że kampania jest tylko na ten jeden miesiąc i później zostaną na lodzie. Współpracuję z AppGallery już prawie 3 lata. Jeszcze nie zdarzyło się, aby przez te 30 miesięcy nie było żadnej kampanii do gier, które są objęte patronatem AppGallery. A Viking Rise właśnie jest objęte patronatem AppGallery, więc nie ma obaw. Wróćmy do naszych najemników w Viking Rise. Jednym ze sposobów wykorzystania złota w Viking Rise jest zatrudnianie najemników. Kiedy dotrzesz do Złotego Jeziora po zajęciu wioski Grimm, znajdziesz gildię najemników. Stąd możesz zatrudnić do 4 najemników dziennie i używać ich w bitwach, aby walczyli po twojej stronie. Jeżeli musisz walczyć z silnym wrogiem i nie masz jeszcze dużego oddziału. Jest to fenomenalne wsparcie, zwłaszcza dla nowych graczy. Pomaga również stanąć na nogi, kiedy zostaniemy przez kogoś zaatakowani, a nasze wojska wyzerowane i zrównane z ziemią. Pamiętaj, że jeżeli nie widzisz złota jako wymaganego przy zatrudnieniu, powodem jest to, że potrzebujesz złota tylko do zatrudniania najemników poziomu 3 i wyższego. Ponadto, jeżeli nie widzisz na liście najemników poziomu 3 lub wyższego, pamiętaj o ulepszeniu sali wodza, ponieważ wyższy poziom sali wodza oznacza większą liczbę i wyższy poziom najemników, których możesz zatrudnić. Viking Rise to świetna, wciągająca gra z wieloma różnymi mechanikami i strategiami do zabawy. Gra już stała się niesamowitą grą zawierającą mnóstwo ekscytującej treści i zawartości do odkrycia. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w przewodniku Viking Rise i jeszcze bardziej zwiększ swoje wrażenia. Miłej podróży, Wikingu. Do zobaczenia na polu bitwy albo w Walhalli.